Po 2 latach przerwy z powodu pandemii koronawirusa w gminie Janowiec Kościelny odbyło się jubileuszowe 20. seminarium historyczne. We wsi Jabłonowo-Dyby spotkali się miłośnicy historii, naukowcy oraz przyjaciele i mieszkańcy gminy. Chciałbym bardzo podziękować swoim poprzedniczkom, zarówno pani Danucie Pucharskiej, jak i pani Bożenie Grochali, że zainicjowały przeszło 22 lata temu tą trwającą do dzisiaj lekcję historii, dzięki której możemy się spotykać w tak zacnym gronie ludzi zainteresowanych historią, ale też ludzi, którzy chcą tę historię na nowo odkrywać. Spotkanie zorganizowano na terenie byłej szkoły w Jabłonowie-Dybach. Właścicielka obiektu, Czesława Zdanowska, przybliżyła gościom historię placówki oraz drogę do odzyskania jej dawnej świetności. Staraliśmy się z architektem z Poznania zachować to miejsce w miarę wiernie temu, jak było. I myślałam o tym, żeby to była nie tylko sadyba taka rodzinna, gdzie przyjedziemy, zbierzemy myśli i odpoczniemy, że będzie to taki punkt, ośrodek kultury i historii. W trakcie spotkania upamiętniono przyrodnika Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego i jego wychowanków, między innymi Ludomira Benedyktowicza. Goście obejrzeli film poświęcony tym postaciom w reżyserii leśnika, pasjonata historii i filmowca Jacka Frankowskiego. Wojciech Bogumił Jastrzębowski był właściwie geniuszem. Wiele funkcji, którymi się w swoim życiu zajmował, staram się pokazać w filmie. Jest autorem projektu Konstytucji Zjednoczonej Europy, która to idea zrodziła się w 1831 roku po bitwie pod Olszynką Grochowską, której Jastrzębowski brał udział. Dyrektor szkoły podstawowej w Waśniewie Grabowie, Beata Jóźwiak, opowiedziała o roli placówki w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodzieży i upamiętniania postaci, które wpisały się w historię tych ziem. Wojciech Bogumił Jastrzębowski jest nam bardzo bliski z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że to wielki patriota. Po drugie, że pochodził z terenu naszej gminy. Po trzecie, że bardzo lubił rośliny, a w naszej szkole jest pełno zieleni i wszystkie rośliny podpisane. No a po czwarte, to po prostu chcemy pokazywać, że wielcy ludzie rodzą się na tej ziemi. Historyk i przyrodnik Hubert Domański przybliżył natomiast postać Pawła Mateńczuka-Nawala, byłego żołnierza jednostki wojskowej GROM. Mówił też o dziejach powstania styczniowego i wydarzeniach, w których brał udział kolejny bohater seminarium, Ryszard Juszkiewicz. Zgromadził ogromną ilość relacji i również materiałów, która dla historii poboża jest niezwykle ważna. Mam wrażenie, że gdyby pana profesora Juszkiewicza nie było, to nie byłoby tego seminarium, bo poprzez profesora Dymka, Benona Dymka sprowadził tutaj, to znaczy doprowadził do konferencji dotyczącej profesora Jastrzębowskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona powstaniu styczniowemu oraz postaciom Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego oraz Pawła Mateńczuka-Nawala. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv